SP2 KRZ, SP2 KRZ, woła Stefan Kłebek 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. SQ2 DR, SP2 KRZ, piątka. Krzysztof, 5-9, dla Ciebie z tej strony operator Marcin, Tama Pieczyska. Mam komunikat, czy mógłbyś przekazać tam do stacji sztabowej, do KCW albo PUT komunikat ode mnie? SP2 KRZ, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. Przekażę komunikat, przekażę dalej. Dobrze, w takim razie przekazuję komunikat. Stan wody na Zalewie Koronowskim podniósł się na tyle, że przelewa się tutaj przez tamę. Także grozi tutaj jakimś przerwaniem tej tamy i zalaniem Koronowa i później Bydgoszczy, ale to na razie tylko się przelewa, także daj komunikat, że przelewa się Zalew Koronowski przez tamę w Pieczyskach. Tutaj Stefan Kłebek 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. Aha, moja pozycja jest na APRS-ie aktualnie. KRZ do Ciebie. SQ2 DR, SPZ KRZ, no komunikat dla stacji Bielącej. Tama na Koronowie przelewa się, także jest zagrożenie, także przekazuję dalej. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie, na razie pod kontrolą. SQ2 DR, SPZ KRZ. SP2 KRZ, SQ2 DR przez Paweł, dziękuję Krzysztofie za przekazanie komunikatu, mam nadzieję, że odbiorą. Także już pomału można się przygotować na powiadomienie służb, że tutaj coś nawaliło i po prostu nie są w stanie wypompować tej wody, puścić jej, także tama się przelewa, także proszę zgłosić odpowiednim służbom zaistniałą sytuację. Ja nadaję z radia ręcznego z anteny staśmy mierniczej w tym momencie. Dobra, czekam na dalsze informacje, czy stacja sztabowa odebrała komunikat. SP2 KRZ, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. Zgłasza się? Przekazałem do stacji dowodzącej SP2 KCW. Dobrze, dziękuję. Tutaj monitorujemy razem z Michałem SP2 MSC sytuację, także jeżeli coś dalej się rozwinie, będziemy zgłaszali następne komunikaty, także bądź tam czujny i dziękuję za przekazanie wiadomości. SP2 KRZ, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. Pozdrawiam Michała, SP2 MSC. Michał pokiwał Tobie. Drugi komunikat. Znajdujemy się na tamie, w Pieczyskach, 80 milionów metrów sześciennych wody. Jak przeleje się przez wał, to fala będzie 10-metrowa na Koronowo pójdzie, a 6-metrowa po 2 godzinach dotrze do Bydgoszczy. Ale jeszcze komunikat będzie inny, bo tam mamy paru spacerowiczów po lodzie. Nie wiem, może Michał wejść tam, zobacz. Widzisz ich? I za chwilę się załamie lód pod nimi. Ja ich nie widzę. No dobra, tam powinni być. Tam gdzieś są. Żeby było ciekawiej, także oni za chwilę wpadną do wody. Będzie potrzeba wezwania tutaj straży pożarnej, żeby ich uratować. SP2 KRZ, SP2 KRZ, woła Stefan Kobek 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. SP2 DR, SP2 KRZ, zgłaszam się. Krzysztof, mam kolejny komunikat, przyjmiesz? Okej, dawaj. Słuchaj, sytuacja się tutaj skomplikowała troszeczkę, bo nadal się przelewa, ale sytuacja jest inna. Tutaj na Zalewie Koronowskim jest kilku śmiałków, którzy weszli na lód i ten lód się pod nimi załama. Także potrzebne są w trybie pilnym jakieś służby ratownicze, żeby ich
wyciągnąć spod tego lodu. Oni tutaj machają i wołają, żeby im pomóc. My nie jesteśmy w stanie tutaj niestety im pomóc, bo lód jest bardzo cienki. Także potrzebne na Zalew Koronowski okolice Tamy, tutaj w Pieczyskach, Straż Pożarna, żeby wyciągnąć panów wędkarzy z wody. Jak odebrałeś? Jest P2 KRZ SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. 5-9 za ćwiczeń, 5-9 i wołam teraz stację prowadzącą SP2 KCW, SP2 KRZ. Słuchaj, SP2 KCW, komunikat następny z Tamy Koronowskiej, dwóch wędkarzy z lodu spadło i próbują się wydostać, ale chyba sami nie poradzą sobie, także jest potrzeba pomoc, także proszę uruchomić jakieś służby, żeby pomogły wyjściu tym dwóm wędkarzom, bo mogą się utopić. Jak mnie zrozumiałeś, SP2 KCW, SP2 KRZ. SP2 KRZ, SP2 KCW, odebrałem w 100%, powiedz mi tylko, która stacja przekazuje komunikat i czy jest widoczna na APRS, ok? Tak, jest widoczna, SQ2DR, Dorota Roman. Okej, SQ2DR odebrałem, słuchaj, bierzemy służebne z lokalizacji APRS i dysponujemy informacje do stanowiska kierowania. Dzięki wielkie i do usłyszenia za chwilkę, tu SP2 KCW. Okej, to jest na Tamie Pieczyska koło Koronowie, Zalew Koronowski. Okej, Tama Pieczyska, Zalew Koronowski, pozycja za APRS. SQ2DR, SP2 KRZ. Zgłasza się SQ2DR przez Paweł w ćwiczeniach? No, przekazałem do stacji prowadzącej, także uruchomił pomoc, także w każdej chwili może ktoś się tam pojawić. SQ2DR, Paweł, SP2 KRZ. Dziękuję, Krzysztof, dziękuję. Nawet przez moment odebraliśmy tutaj bezpośrednio od KCW tą informację, także dotarła do nas, że będą tutaj pobierali współrzędne z APRS-u. Także dobrze, dziękuję i oczekujcie następnego komunikatu. SP2 KRZ, SQ2DR przez Paweł. No bądźcie czujni. Poszło. Akcja. Akcja. SP2 KRZ, SP2 KRZ, SQ2DR przez Paweł w ćwiczeniach. 2 KRZ, Zalewanda. O. Krzychu. SP2 KCW. SP2 KRZ, SP2 KRZ, SQ2DR przez Paweł w ćwiczeniach. Kurwa rada, SP2 KRZ, tak? Dziękuję, potwierdzam, to jest SP2 KRZ, Cezary Wanda. Operator się zmienił. Mhm. Nic nie słyszę, żeby nadawał. Czy częstotliwość jest wolna? Nie mam czasu, bo jest sytuacja kryzysowa na takie pytania. Tu jest akcja. SP2 KRZ, SP2 KRZ, woła Stefan, Quebec 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. Co się dzieje się? Prądu nie ma. 2 KRZ, odezwij się. Patrzcie, spadło. KRZ zaginął. Wezwijcie pomoc. Wywołanie ogólne podaje Stefan Quebec 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. Czy jest ktoś, kto mógłby przekazać komunikat do stacji sztabowej SP2 KCW? Dorota, Tomasz Wanda, mobil. No, ja nie przekażę, ale ciebie odbieram tam 5-3. No ja ciebie tutaj odbieram, ile tam było? 4-6 mniej więcej. No mam komunikat, a muszę przekazać tutaj i teraz nie mam komu. KRZ gdzieś zaginął. A Inowrocław pewnie nie odbieram. Nie wiem, Inowrocławia pewnie nie odbieram. Dobra, może jeszcze ktoś tam się zgłosi. Tutaj Stefan Kubek 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. Tu SQ2, Stefan Adam Tomasz. O,
SQ? Tak. Przemek. SQ2 Adam. Jak? SAT. Stefan Adam Tomasz. Tutaj Stefan Kłebek 2, Dorota Roman, łamane Paweł w ćwiczeniach. Czy jesteś w stanie przekazać komunikat do stacji SP2 KCW? Jak dolecę, to jestem w stanie. Dobrze, w takim razie komunikat jest taki, że przybyły służby na Zalew Koronowski i podjęły akcję ratunkową tutaj tych ludzi na lodzie, co byli na zalewie. Także akcję podjęły już służby ratunkową. Akcję ratowniczą. SP2, SQ2, Stefan Adam Tomasz, SQ2 DR przez Paweł, ćwiczenia. Okej, okay. SQ2 DR przez Paweł, tu SQ2 SAT w ćwiczeniach. No dobrze, oni tutaj są na tej częstotliwości? Tak, tak. O. Dobra, to znak jeszcze raz poproszę, będę wywoływał. SQ2 DR. Jeszcze raz? SQ2 DR. Musisz mówić, najpierw zaciśnij przycisk PTT. Słuchaj, SQ2 DR przekazywał to wyspieczysk zalewu Koronowskiego. No tak, ale do kogo ja mam przekazać? SQ2 KCW. SP. SQ2 KCW. Dobrze, SQ2 KCW to SQ2 SAT. SP2 KCW z tej strony, SP2 KCW. Witam, SP2 KCW. Tu SQ2 Stefan Adam Tomasz. Przekazuję komunikat od stacji SQ2 DR przez Paweł. Przybyły służby na Zalew Koronowski i podejmują w tej chwili ludzi z wody. Także akcja jest kontynuowana i przybyły już służby. Proszę, jak odebrałeś? SP2 KCW, tu SQ2 SAT. Ok, odebrałem 100%, odebrałem 100%. Dziękuję za informację i pozdrawiam. Stefan Paweł 2, Karolce, zarywam do ćwiczenia. SQ2 Karol Cezary Wanna w ćwiczeniach, tu SQ2 Stefan Adam Tomasz w ćwiczeniach. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. SQ2 DR przez Paweł, tu SQ2 SAT. SQ2 SAT, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. Dziękuję, odebrałem komunikat bezpośrednio z Inowrocławia, także dziękuję za przekazanie tutaj tej wiadomości. SQ2 SAT, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. SQ2 DR przez Paweł, tu SQ2 SAT. No to fajnie, dziękuję, że mogłem pomóc. Stacja z Inowrocławia była odbierana tutaj bardzo dobrze u mnie, także bez najmniejszego problemu poszło. Cieszę się, panowie, że mogłem pomóc. No ja dopiero włączyłem radiostację. Kino akcji. Reżyser, no, Vega. Vega. Dobra, jedziemy. Patryk, tutaj Wagier. Stacja Stefan Kłebek 2, Dorota Roman, łamane Paweł, ćwiczeniach, mam komunikat. Czy ktoś może przekazać do KCW? Proszę, Marcin. Krzysztof, komunikat jest taki. Wał został przerwany. Uwaga, wał został przerwany. Jest w tej chwili kilkumetrowa wyrwa i woda dosyć rzeźko posuwa się na dół. Także proszę powiadomić centrum, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie o konieczności ewakuacji najbliższych mieszkańców, bo za chwilę może być jeszcze gorzej. Kilkumetrowa wyrwa, woda się leje, powiadomić Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie o możliwości ewakuacji mieszkańców. SP2 KRZ, SQ2 DR przez Paweł, ćwiczenia. Okej, zrozumiałem. SP2 KCW, SP2 KCW, SP2 KRZ. SP2 KCW, SP2 KRZ. SQ2 DR, SP2 KRZ, słuchaj, musicie sobie poradzić sami, KCW nie odbiera. Zgłoś to albo drogą telefoniczną, albo w inny sposób, bo KCW nie odbiera. Krzysztof, problem jest, ponieważ zasilanie padło, niestety sieć GSM nie działa. Sieć GSM nie działa, może jest ktoś tam bliżej i jeszcze może wywołać. Może SP2 PUT się odezwie, spróbuj na PUT. Jeszcze raz SP2 KCW, SP2 KRZ. No to, że nie bardzo, bo tu piątka pasuje i cywilnie nie bardzo piątka nam wchodzi o RP. A tak, piątka to właśnie Zalew Koronowski, wał na Zalewie Koronowski się przerwał i trzeba powiadomić gminne służby kryzysowe, żeby przyszły z pomocą, bo tu nie radzą sobie na tamie w Koronowie. Ewakuacja. SQ2 KCW, SP2 KRZ.
SP2KZ. Fajnie, przyjąłem komunikat. Fulu powiadomione, dziękuję. Krzysztof. Dobra, dziękuję. Marcin, przekazane. Dzięki, Krzysztof. Ewakuacja. Ewakuacja najważniejsza mieszkańców. SP2KZ, najważniejsza ewakuacja mieszkańców, bo tam się przerwała i woda dosyć sobie poczyna dosyć ostro. Także przekaż się do gminnych służb, żeby z pomocą jakąś przyszli tutaj, bo te osoby, które są, nie ogarną tego wszystkiego. SP2KCW, SP2KRZ. Gminne, wszystko będzie załatwione. SP2KRZ, SP2KCW. Okej, dziękuję, powiadomione wszystko jest. Także Marcin, uważaj, tam podjadem zaraz. Dobrze, dziękuję za przekazanie komunikatu. Proszę oczekiwać następnego za niedługo. Już? Już. Ktoś gada? Ty. Nie, zostaw, zostaw. No moje radio się odezwało. Okej. Okay. Ja się muszę włączyć, no. To się wytnie, dobra, teraz czas start. Akcja, druga. Tutaj stacja Stefan, Kłebek 2, Dorota, Roman, łamane Paweł, w ćwiczeniach mam komunikat. Może nie masz prądu, bateria ci padła. Tutaj stacja Stefan, Kłebek 2, Dorota, Roman, łamane Paweł, w ćwiczeniach mam komunikat do stacji sztabowej, pilne. Tu Stefan Kłebek 2, Stefan Adam Tomasz z komunikatem. Stefan Paweł 2, Karol Cezary Wanda, tu Stefan Kłebek 2, Stefan Adam Tomasz. Stacja stawowa nie zgłasza się. Okej, Przemku, spróbuj może SP2 PWT, może tam już są na częstotliwości. SP2, Paweł Urszula Tadeusz, tu Stefan Kłebek 2, Stefan Adam Tomasz. Ta stacja również się nie zgłasza. No bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Tutaj dużo ludzi może zginąć, idzie 10-metrowa fala. Proszę tam starać się przekazać ten komunikat jak najszybciej. Jak najszybciej, my się stąd ewakuujemy. SQ2, Stefan Adam Tomasz, SQ2 DR przez Paweł w ćwiczeniach. SQ2 DR przez Paweł, tu SQ2 RAT. No to w takim razie ja dzwonię do służb, skoro nie słyszę żadnej stacji, a sytuacja jest kryzysowa, ja dzwonię do służb, postaram się skontaktować i powiadomić służby. Uber, dziękuję bardzo za przekazanie komunikatu do służb. Daj mi znać, czy odebrali i czy coś się będzie w tej kwestii działo. Próbuję za chwilę się skontaktować drogą GSM-ową ze służbami. Jeżeli mi się uda, przekażę informację. Dziękuję. W międzyczasie będę próbował skontaktować się ze stacją sztabową. Dzięki. Okej, tu jest SQ2DR przez Paweł w ćwiczeniach. Na nas. W takim razie my się ewakuujemy, nie jesteśmy już tutaj potrzebni, uciekamy, żeby tutaj czasami nam się jeszcze coś nie stało. Dziękuję, Przemku, uciekamy. Stefan Kowek 2, Stefan Adam Tomasz, Stefan Kowek 2, Dorota Roman, łamane Paweł, ćwiczenia. Odebrałem, dziękuję, powodzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.